Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, kolejny odcinek z W50, podsumowanie trzeciego dnia tak naprawdę, troszeczkę później niż zwykle, ale wczoraj totalnie odpuściłem sobie jakieś, nie wiem, nagrywanie, streamowanie, cokolwiek, grałem sobie, można powiedzieć, sam dla siebie i też nie nagrywałem w nocy tego podsumowania, porobiłem wam screeny, jak nasza postać wyglądała po trzecim dniu, jak wyglądała topka po trzecim dniu, no i mam te screenki, więc zaraz wam je pokażę, no i tak naprawdę powiem wam, co tu się pozmieniało, nie, dlatego, że nie udało nam się wbić tego 105 levela niestety w trzeci dzień, natomiast no zaraz powiem wam, o co dokładnie chodziło, jak to wyglądało. Plan był bardzo dobry, tylko niestety najbardziej zawiodło nas to, że musiałem na klucz do 80 level, to był chyba klucz w misji, na 80 levelu musiałem na niego poświęcić cały jeden pasek i nie to, że tak mówię, że tam udaję czy coś, tylko streamowałem na Discordzie dla paru osób i wszystko one widziały po prostu, jak to nasze szczęście wyglądało. Klucz z gabinetu magii na 70 levelu około 200 grzyba nas kosztował, to pierwsza sprawa, gdzie zawsze to tam, nie wiem, 20 maksymalnie on leciał. Druga sprawa, cały jeden pasek, żeby na 80 levelu dostać klucz, właśnie na no tam do kolejnego lochu. No i dobijając 95 poziom, brakło nam w sumie to nie wiem ile, no mieliśmy chyba jeszcze z 10 awki na 95 levelu, żeby dostać ten kolejny klucz i polecieć dalej. Brałem misje najkrótsze, 10 albo 15, już nie pamiętam, brałem misje najkrótsze, no ale niestety się nie udało, no i musiałem dopiero po północy ten kluczyk sobie dostać, no i polecieć dalej z lochami. W tym momencie wygląda to w taki sposób. No już arenkę mamy, arenkę już powolutku rozwijam, powoli tutaj to wszystko idzie, także no jestem zadowolony, no bo koniec końców tylko kilka godzin później, tak, to bym ją zdobył gdzieś tam koło 20, tak to zdobyłem byłem o 24, więc nie ma tragedii. Ale dobra, na wstępie, bo długi ten wstęp w sumie, zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i wbijajcie na Discorda dla widzów i oczywiście na Twitcha, tylko przypominam, że na Twitchu jeszcze do soboty mamy bana, nie dostałem odpowiedzi jeszcze odnośnie odwołania, więc nie wiem, czy dostanę później, czy po prostu mnie olali, no ale mniejsza z tym. W każdym razie do soboty mamy bana, ale tam również zapraszam. Okej, tu w sumie możemy sobie coś tam pokopać, niech idzie. No i co? Co tu się wydarzyło tak naprawdę? Może wam pokażę, jak tu końcówka tego trzeciego dnia wyglądała. To jest topka, to może nie, najpierw zaczniemy od siebie. Nasza postać wyglądała w taki sposób. Tak jak mówię, no 95 level, dostaliśmy, zostało nam tam z 15 awki i niestety ten klucz nie poleciał z tych 15 awki, więc na tym levelu skończyliśmy. Takie statystyki, tak to generalnie wygląda. No nie ma tragedii. Plan był bardzo dobry, dlatego że plan miałem taki, żeby po prostu zrobić coś takiego, że skończyłem na 66 levelu, dobić 68 level zawki trzeciego dnia, wymienić itemki, znaleźć nową broń i tak dalej, i to zrobiłem. Już pojawiły się pierwsze schody, dlatego że samej broni, byle jakiej, byleby była z dziurą i jakiś, powiedzmy, fajniejszy rozrzut, szukałem, wydałem na to 700 grzybów na 68 levelu już, więc no drogo, można powiedzieć, drogi biznes. Przy okazji tam poprzebrałem jakieś inne rzeczy, no i tego jadowitego smoka ubiliśmy. To wam mogę w sumie pokazać, tu już chyba tego screena schowamy. Czy ja mam tego jadowitego smoka zapisanego, on tu powinien być dokładnie, wczoraj o 19 zacząłem zabawę, jak sami widzicie, no i na takich statystykach tego smoka udało nam się pokonać, tak jak mówię, 68 level, bardzo fajny nam poleciał, bardzo fajna broń nam poleciała w końcu po tych około 700 grzybach, no i udało się go pokonać, ledwo bo ledwo, ale siadł, więc tak zaczęliśmy, no i później wiadomo, później to tam mało mi brakowało do 70 levela, 70 level został dobity przez nas, chyba awką, już nie pamiętam, no i klucz z gabinetu magii nam leciał, klucz, na który wydaliśmy znowu około 200 grzybów. Nie wiem, czy to jest normalne, strasznego miałem pecha na początku gdzieś, no nie mam pojęcia dlaczego, tak jak pierwsze dwa dni były na tym magu szczęśliwe, wszystko nam się jakoś udawało, tak ten trzeci dzień no był tragiczny pod względem wydawania grzybów, bo tak jak mówiłem, ja te grzyby chcę tu wydać jak najmądrzej i tak dalej, a jednak strasznie dużo głupio wydałem i niepotrzebnie, no ale niestety, no, takie RNG, nieraz jest lepiej, nieraz jest gorzej. Tu w ogóle widzę, że na kamerce jestem taki prześwietlony lekko. Poczekajcie, czy ja coś tu mam źle włączone? Nie, wszystko jest git, to nie wiem czemu tak, ale mniejsza z tym. Więc tak jak mówię, okej, tak to wyglądało, no i później wiadomo, poszło już do tego 80 levela bez większych problemów, zdobyliśmy sobie pupile. Pupile w tym momencie mam takie, dzisiaj mi się kończy warto o 16.20, o 17 robimy wyprawę tutaj, jak sami widzicie, no i po 17 połapę sobie pupile z dnia, dlatego że zostały mi tylko i wyłącznie pupile z dnia, więc taki jest plan na dzisiaj i nie wiem, czy nie docisnę może 120 levela, nie wiem, czy nie zamknę po prostu już tych pierwszych, powiedzmy, 9 lochów bez weekendu epickiego, nie jest już to takie proste, będziemy musieli się posiłkować zwykłymi brońmi i tak dalej, no
ale może coś tam ogarnę wieczorem i może sobie docisnę właśnie do końca te dwa lochy i teraz i później już stop i później już na spokojnie tutaj twierdza, na spokojnie za tydzień mamy weekend epicki, to też wypada trochę grzybów odłożyć na ten weekend epicki, żeby znowu coś tam pocisnąć, ale no jednak te pierwsze dni były bardzo kosztowne dla mnie, wydałem o wiele więcej niż planowałem tych grzybków, więc po prostu... No co mogę powiedzieć, no teraz będziemy chcieli troszeczkę przystopować. No i okej, i tak to po prostu wyglądało, jeżeli chodzi o ten początek. Tak jak mówię, pety i tak dalej, 80 level. 80 level i klucz z misji. I tak jak mówię, na ten klucz potrzebowaliśmy 100 awki, więc no to jest cały jeden pasek, 1/3 awki, gdzie to powinno być, nie wiem, 3-4 misje góra. Więc no niestety już po tym byłem, można powiedzieć, taki zrezygnowanym, że chyba nam się nie uda jednak tego zrobić, no ale stwierdziłem, że okej, że no próbujemy i tak dalej, no i później już jakoś poszło, no i przyszedł level chyba 94, coś takiego, no i zostało na mawki, nie wiem, z 80, plus minus, tam nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale chyba tak. No i co? I miałem bardzo fajną broń, to jest ta broń, co ciekawe, szukałem jej znowu bardzo długo, ale zobaczcie, taki rozrzut, to było tak jak mówię na 94 levelu, 643 górny rozrzut, gdzie w teorii dla tamtego, na tamten okres czasu powinienem maksymalnie mieć 639, także jeszcze o 4 większy dostaliśmy niż powinienem. No i z tą bronią poprzebierałem itemki i tam porobiłem najlepszą możliwą kombinację, która by mogła ubić tutaj... kogo? Poczekajcie, bo ja tu już po północy, jak widzicie, robiłem ducha wulkanu, dokładnie. I najlepszej możliwej kombinacji tego mojego maga miałem na tego ducha wulkanu 0,13% szans. No i wiecie, miałem wtedy 80 awki, więc 94 level, duch wulkanu by mi dał 9,5 i w te 80 awki, no na 90 można powiedzieć 10% by nam ten klucz poleciał. No ale niestety, no co, wydałem na niego, mając te 0,13%, 1500 grzybów, klikałem go. Kto widział, kto tam był na Discordzie gildyjnym, to wiedział, że robiłem tego live'a i widział to klikanie. No i nie udało się go pokonać, nie? Były chyba, nie wiem, z 6 prób, czy tam z 5 takich, gdzie mu zostało z 18 tysięcy HP, 20 tysięcy i tak dalej, biorąc pod uwagę, że ma 2,5 miliona, no to jednak były to dość bliskie próby. No ale nie udało się go pokonać, więc stwierdziłem, że okej, no robimy awkę, uda się to się uda, nie to nie. No i tak jak mówię, no awką dobiłem 9,5, zostało mi tej awki z 10, może z 15, coś takiego. No i niestety, biorąc nawet najkrótsze misje, nie poleciał mi... żaden kluczyk właśnie na ten 95 poziom, także no już po północy poczekałem, jak widzicie tutaj poleciał mi, od razu porobiłem ten loch, bo mi tam poleciał do drugiej misji chyba ten kluczyk, porobiłem, coś tam podociskałem mawkę, coś tam pupile i tak dalej, no i 105 level wbiliśmy, czyli już po północy zaczęliśmy tutaj rozbijać sobie arenkę, więc powoli to idzie, taka była moja droga wczorajsza, to tak w skrócie wam opowiedziałem. No i co, może wam jeszcze pokażę, zanim przejdziemy dalej, topkę tego trzeciego dnia, to jest drugi screen, który mam dla was przygotowany. Tak to się prezentuje. Top 30, no masa osób, które wbiły ten 120+, masa osób, czekajcie, nie chce mi się tu liczyć bardzo, 10, no powiedzmy, że z 15 osób tak plus minus wbiło, nie będę teraz liczył dokładnie, z 15 osób plus minus wbiło sobie właśnie level 200+, nie? Więc w porównaniu do jakiegoś, nie wiem, W49, W48 czy coś, no to totalnie bez porównania. No i są też nie tylko berki, co mnie cieszy bardzo, bo berkiem to wiadomo, że jest to bardzo tanie, nie? Wbić taki level, bo jednak te lożki padają nam szybko. Natomiast tu mamy dużo zabójców, zwiadowców i w sumie tyle. Tu jakiś nawet jest łowca demonów, 179 poziom. No i tak to wygląda, nie? Nie ma żadnych magów, nie ma żadnych paladynów, bo bodajże paladyn, poczekajcie, ja to wam schowam, paladyn, jaki wbił największy level w ten trzeci dzień, to było jakoś coś koło 150, plus minus, o ile się nie mylę, natomiast mag wbił największy level, to był chyba Jurikson, 124, o, on do tej pory ma taki level, on już miał wczoraj taki level, więc no magiem, tak jak mówię, udało się i ta taktyka, którą ja przyjąłem, była bardzo dobra, tylko że no niestety, tak jak mówię, no zawiodło to 100 awki, to 100 awki było kluczowe, że ten klucz na 80 levelu nam tak długo leciał, więc po prostu tak to wygląda, no ale magowie wbili gdzieś tak plus minus 125, dwóch ich wbiło, a bardzo dużo się właśnie na 94 levelu zatrzymało, już nie mieli awki. Tu od nas z magów Cinu też ładnie 121 level, on już bił wczoraj ten poziom, a i on wczoraj bił chyba 109 na koniec dnia, więc też bardzo ładnie, on już wczoraj miał tego menadżera areny, więc tak jak mówię,
Też mu poszło. Taktykę przyjął tą samą co my, tylko z tego co wiem, po prostu jemu nie było potrzeba tyle awki na ten kluczyk na 80 levelu. No i co? I tyle. I tak to wygląda. Tak wygląda teraz topka. Tak jak mówię, no tutaj jeszcze od nas Morświn bardzo ładnie też paladynkiem. Tak jak mówię, no tych magów i paladynów za bardzo nie ma w tym top 30 nawet do tej pory. Tu głównie te klasy, które unikają, jakiś druid, jakiś zabójca, zwiadowca i tak dalej. Magowie są niżej, tak samo paladyni, no ale mówię, no magami niestety i paladynami tak łatwo nie idzie zrobić tych lochów. Jeszcze wojownicy, właśnie, wojowników też tu za bardzo nie widać. Największy wojownik chyba z tego, co widzę na ten moment nawet, to jest 119 poziom, więc też nie jest jakiś tam wybitnie duży. Tu widzimy jakiś 108, o, 121 jest, okej, no to jest jakiś większy, no ale też, no wojownikiem tak samo, więc można powiedzieć, że no mag wcale nie jest taki lepszy w lochach od jakiegoś wojownika, czy tak jak mówię tego paladyna, no bo mniej więcej na tych samych etapach się blokuje i mniej więcej jest w stanie osiągnąć plus minus to samo. No podejrzewam, że jakby tam, nie wiem, władować w niego 100 tysięcy grzybów, to i by się wbiło jakiś 200 może w te 3 dni tym magiem, ale no ciężko, bardzo to by było ciężkie, tak mi się wydaje. No a najwyższy level serwera no to 231 Universe. Dobra, więc tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o naszą twierdzę, to już wczoraj wieczorem zaczęli nam dawać, jak widzicie, surki, dają fajne ilości. My tutaj siedzimy i robimy te ataki non-stop praktycznie, z jakimiś tam małymi przerwami na spanie. W każdym razie no w tym top 30, jak widzicie, siedzimy właśnie po to, żeby nam dawali jak najfajniejsze ilości surek i żeby to jakoś mniej więcej wyglądało. No ale tu widzimy, że każdy atak nam daje większe bądź mniejsze ilości. My w tym momencie mamy jako 7-7, twierdza nam się buduje na 9. Później od razu chyba lecę 10, no i później kopalnie klejnotów będziemy lecieć na 10 i już z myślą o podziemiach, więc tak to wygląda. Eko niby bym mógł podnieść na 8-8, ale to się może jeszcze wtrzymam, może po kwaterach zobaczymy, jak to wyjdzie. Może dzisiaj przed północą sobie skrócę tą twierdzę, żeby mieć już 9 i sobie kółkiem zakręcić, zawsze to więcej surek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, więc tyle. Chyba w tym momencie tyle. Jeżeli chodzi o jakieś tam, powiedzmy, mam przepowiem przeciwnika gołymi rękami. Jeżeli chodzi o to, jaki jest plan na dzisiaj, no to tak jak mówię, złapać te pety, których tam brakuje, najbardziej tutaj w ziemi, bo to wiadomo, że nam da sporo statystyk. No i być może coś jeszcze poklikać w tych lochach, żeby zamknąć 9, zamknąć 10. Dobrze mówię, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a nie, sorry, zamknąć 8 i zamknąć 9, no tak, bo 10 to stwierdza. Zamknąć te pierwsze 9, no i później już można powiedzieć przystopować przynajmniej do następnego epika, ale to jeszcze zobaczymy, czy nam się uda. Tyle, tak to wyglądało, taka w skrócie droga. Mam znowu bardzo dużo lochów dla was zapisanych, no ale nie będę wam tego pokazywał. Ten jadowity smok chyba był najciekawszy. Raczej tutaj na niczym innym się nie blokowałem. Duch wulkanu, no to już padł, jak już byliśmy po północy i mieliśmy ten następny kluczyk, też bez problemu. No i kluczyk w ogóle tutaj do 9 lochu jest dropi w zbrojowni na 110 poziomie, więc jeżeli byśmy pocisnęli tutaj trochę lochów, to może byłaby nawet szansa, żeby właśnie ten 110 dzisiaj wbić, dropnąć kluczyk, no i ten 110, ten 9 loch to powinien nam w zasadzie z marszu paść. Może jakaś nam broń epicka wypadnie, no bo teraz musimy się posiłkać, tak jak mówiłem, z wyklasami, no bo niestety nie mamy tutaj, no już weekendu epickiego, nie? Także tak to wygląda. O, tu w ogóle broń już plus 22 mi daje. No ale okej, dobra, to by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie. Podsumowanie trzeciego dnia postarałem się zrobić jak najlepsze, żebyście mieli screeny aktualne. I to wszystko. Także dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem. Wbijajcie na Discorda dla widzów i na tego Twitcha, jak już będzie odbanowany. Trzymajcie się, na razie i cześć.